tutaj mówimy o tych dobrych rzeczach. Można podać przykład. To najlepszy przykład to jest to, na co wskazują większość specjalistów, między innymi generał Ostrzycza, który dla mnie zawsze był idolem, jeżeli chodzi o sprawy takie wojska na lądzie. To jest obwód chersoński. Ja zawsze powtarzałem, że prawdopodobnie tam dojdzie do pierwszej klęski rosyjskiej. Jest to bardzo łatwe, ponieważ to, co działa na zachód od Dniepru, czyli na... To jest coś, co jest odcięte. Tak naprawdę o tym, że te wojska rosyjskie, które tam działają, które szły w kierunku Odessy, te wojska są one używają tylko sprzętu i amunicji oraz paliwa, które jest dostarczane przez Dniepr. Jeżeli Ukraińcy zdecydują się całkowicie przerwać linię dostaw, to ci żołnierze zostaną odcięci od zaopatrzenia i w związku z powyższym przestaną walczyć. Prawdopodobnie będzie taka sytuacja, może dojść do takiej sytuacji, że wszyscy ci żołnierze, którzy są na zachód od rzeki Dniepr, będą w kotle. I to jest pierwszy moment, kiedy dojdzie do klęski rosyjskiej i to naprawdę na dużą skalę. Dzień dobry, witam Państwa w piątek, jak zwykle z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz, a to jest mój raport. Dzisiaj naszym gościem komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert w dziedzinie wojskowości z portalu defense24.pl. Dzień dobry, witamy w raporcie Złotorowicza. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witamy też o tyle ciepło i o tyle się cieszymy, że Pan się dzisiaj zdecydował z nami spotkać, bo wczoraj mieliśmy takie bardzo emocjonalne łączenie z Kramatorskiem, podczas którego korespondent wojenny, rakieta eksplodowała zaraz obok korespondenta Mateusza Rachowskiego, który nadawał, stamtąd dla nas opowiadał, co się dzieje. Wszystkich nas to bardzo wzburzyło, wszystkimi to bardzo wstrząsnęło. Opowiadał wiele takich gorzkich rzeczy, ja sobie wynotowałem, że Rosjanie mobilizują wszystko, co mają, że widać rosyjską przewagę. Tak wygląda to z perspektywy Kramatorska, ale pan komandor jest wnikliwym bardzo obserwatorem tego, co tam się dzieje i nam będzie mógł wytłumaczyć, jak wygląda ta sytuacja i być może nawet nas uspokoić, czy rzeczywiście sytuacja na wschodzie Ukrainy jest tak poważna, jak to wygląda z perspektywy Kramatorska i tej korespondencji? Panie redaktorze, nie. Właśnie nie jest to taka zła sytuacja, jakby można było tutaj... Znaczy, w ocenie ludności cywilnej niewątpliwie ludność cywilna ma rację, że ta wojna jest straszna, bo jest straszna. Niszczą ich domy, bombardują ich miasta, giną ludzie, więc tutaj jest problem wielki. Natomiast ja bym przypomniał tutaj... Przepraszam, że odejdę w ogóle od wojny w Ukrainie. Przypomniałbym tutaj bitwę o Anglię. Znaczy bitwę o Anglię w 1940 roku, kiedy lotnictwo niemieckie bombardowało i niszczyło lotnictwo myśliwskie oraz systemy radarowe, wszystko to, co pozwalało bronić z powietrza lądy, Wielką Brytanię. I teraz nastąpiła całkowita zmiana wtedy, kiedy Niemcy przez pomyłkę zbombardowali Londyn, Brytyjczycy zbombardowali Berlin i w tym momencie 7 września wydano decyzję, że my będziemy bombardowali tylko miasta. Dlaczego było to takie ważne? Ludność cierpiała, bombardowano miasto Londyn, ale odetchnęli piloci. Odetchnęły stacje radiolokacyjne, odbudowano system i obroniono Wielką Brytanię. Dokładnie taka sama sytuacja jest w tej chwili na wschodniej Ukrainie. My musimy pamiętać, że te wszystkie bomby, które spadają na miasta, co jest rzeczą straszną, one spadają na miasta, ale nie spadają na ukraińskie wojsko, które przygotowuje się, przegrupowuje się i wzmacnia swoje siły. Natomiast w przypadku armii rosyjskiej jest zupełnie odwrotna sytuacja. Ona tak naprawdę nie ma już jak wzmacniać swoje siły, ponieważ rezerwy swoje już wykorzystała. My oczywiście mówimy tutaj o ogromnej przewadze ilościowej i przewadze takiej w artylerii, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ta przewaga liczy się także w technologii, a tutaj przewaga technologiczna ze strony ukraińskiej jest tutaj bardzo, bardzo mocno widoczna. Także bombardowanie miast jest rzeczą straszną, ale z drugiej strony pozwala to odetchnąć wojskom ukraińskim i o tym musimy pamiętać. To nie są tylko złe strony tej sytuacji. No tak, tylko wszyscy się obawiamy tego, co Rosja może zaraz, do czego zaraz może dojść na wschodzie Ukrainy, bo coraz częściej słyszymy, że teraz się walki uspokoiły, trwa przegrupowanie i ewidentnie Rosjanie zbierają siły do wzmożonego ataku na Donieck. No właśnie, i to jest jedno hasło. A z drugiej strony jest też opinia taka, że to Ukraińcy zbierają siły po to, żeby uderzyć przede wszystkim głównie na kierunku chersońskim, bo tam prawdopodobnie pójdzie pierwsze uderzenie, a być może także w kierunku w Donbasie. Także to wcale nie jest tak, że Rosjanie wstrzymali nagle atak po to, żeby podciągnąć siły, ale po to, żeby rzeczywiście odpocząć. Dlatego, że Rosjanie wyczerpali już w dużej części swoje zasoby. To już nie są te same siły zbrojne, jakie były na początku konfliktu tego głównego w tym roku, czyli 24 lutego. To są już siły
można powiedzieć, rezerwowe, czyli takie, które już nie mają takiej wartości bojowej, które działają na zasadzie, tak jak tutaj jest pokazywane, czyli na zasadzie działa niszczenia ziemi przed sobą, a więc takiego walca ogniowego, który, no co tu dużo mówić, strzelając artylerią w jedno miejsce, w pewnym momencie wygoni się stamtąd obrońców i na tym Rosjanie korzystają. Ale jest to bardzo powolny proces, to po pierwsze, a po drugie przynosi ogromne straty w swoich żołnierzach. Także Rosjanie ponoszą tutaj ogromne koszty tej całej operacji. Pamiętajmy, że w ciągu 3 miesięcy udało im się zdobyć około 20-25 kilometrów. Ja przepraszam, że się uśmiechnąłem, ale pamiętajmy, że to miała być armia, która była drugą, która się uważała za drugą, a może być nawet pierwszą armię na świecie. I teraz ta armia w walce z kilkunastokrotnie słabszą Ukrainą nagle ponosi ogromne straty i przemieszcza się w ciągu 3 miesięcy o 29 kilometrów. No jest to, powiem szczerze, trochę śmieszne i z drugiej strony pokazuje to armię rosyjską w zupełnie innym świetle. Więc ja bym nie był takim pesymistą. Uważam, że w tej chwili Ukraińcy przygotowują się do operacji, o czym nie mówią, ale być może ta operacja zacznie się i to w ciągu kilku tygodni najbliższych. No i oby tak się wydarzyło, bo pan pewnie też już czytał tą wypowiedź generalissimusa Putina, który podczas spotkania z przedstawicielami Dumy powiedział tak: wszyscy powinni wiedzieć, że w zasadzie jeszcze nic poważnie nie zaczęliśmy na Ukrainie. Brzmi to jak groźba, że dopiero coś poważnie zaczną na Ukrainie działać. Czy też może jest to racjonalna ocena, rzeczywiście jeszcze nic poważnego żeśmy nie zrobili, bo tak jak pan powiedział, ta ofensywa w zasadzie stoi w miejscu. Znaczy nie tylko ofensywa, ale w ogóle cała ta operacja spaliła na panewce, dlatego że musimy pamiętać, jakie były cele przed całą operacją. I ja to zawsze wszystkim powtarzam. Każdy tutaj mówi, że no tak, zajęto już 20% terytorium Ukrainy, ale nie tak to zajęcie miało wyglądać. Tu nie chodzi tylko o straty, ale także o to, co miało być na tym terenie. Rosjanie myśleli, że wchodząc na te tereny, ludność miejscowa ich przywita z kwiatami i oni na tym terenie zaprowadzą swój ruski ład. Natomiast problem polega na tym, że Rosjanie zostali przywitani koktajlami Mołotowa i kamieniami. W związku z powyższym widać, że to nie jest taka operacja, jaką by sobie Rosjanie wyobrażali. Poza tym oni tak naprawdę nie osiągnęli żadnego celu, jaki zakładali w tej operacji, tych celów strategicznych. Ja już nie mówię o kierunku kijowskim, bo ja zawsze powtarzam, że to była ze strony rosyjskiej, największa głupota atak na Kijów. Ale ja mówię o tych celach strategicznych, czyli takich, które miało być nie tylko atakiem na Ukrainę, ale także wymuszeniem na NATO. My musimy pamiętać o tym, jakie były żądania w stosunku do krajów natowskich, wschodniej flanki, czyli że one mają się właściwie zneutralizować całkowicie, czyli pozbyć się amunicji, broni i systemów takich obronnych, a z drugiej strony jakie były ataki też na kraje, które były krajami, może powiedzmy nie neutralnymi, ale takimi, które nie były w NATO, czyli na przykład Finlandia, Szwecja, a plus Mołdawia, Gruzja, to wszystko było naciski i nagle się okazało, że to się nic nie udało, Także ja jestem optymistą. Rosjanie oczywiście cały czas mogą twierdzić o tym, że oni jeszcze nie wyciągnęli wszystkich swoich kart, ale problem polega na tym, że to jest nieprawda, bo gdyby mieli jakieś karty w zanadrzu, to oni by te karty wyciągnęli w momencie, kiedy uderzyli na początku operacji, po to, żeby ją skończyć tak, jak zakładali, w ciągu tygodnia. A tu się okazuje, że minęło 4 miesiące walki, a oni nie tylko, że nie osiągnęli żadnych celów, ale ponieśli ogromne straty, bo do tych ponad 30 tysięcy żołnierzy zabitych trzeba doliczyć jeszcze trzykrotnie większą ilość żołnierzy rannych. Co 10 żołnierz rosyjskiej armii został dotknięty wojną w Ukrainie i wyeliminowany z walki. No, o czymś to świadczy. No tak, i słyszymy też, że mają coraz większe problemy Rosjanie z uzupełnianiem tych strat. Nie ma skąd brać rekrutów. Formalnie nie toczą oficjalnej wojny, tylko operację specjalną, więc nawet nie mogą przeprowadzić powszechnej mobilizacji i w związku z tym nie ma za bardzo komu walczyć. A nawet jak udaje się tych rekrutów gdzieś nawet dosłownie wyłapać, to czytałem takie opinie, że często są oni przez swoich dowódców nazywani jednorazowymi żołnierzami, bo wyśle się takiego na akcję, no to albo zginie, albo wróci ranny, już niezdolny do dalszej walki. Albo podda się, albo ucieknie. My musimy tutaj pamiętać o tych sygnałach, oczywiście one są na razie pojedyncze, bo w większości takich przypadków nie wiemy, ale te sygnały były już widoczne w czasie wycofywania się Rosjan spod Kijowa, o opuszczaniu sprzętu, o pozostawianiu swojego sprzętu wojskowego, o ucieczce żołnierzy. Teraz takie miejsce ma na przykład w magazynach amunicyjnych. Agencje przekazują informacje o tym, że żołnierze uciekają z magazynów amunicyjnych, wiedząc, że te magazyny są na celowników amerykańskich HIMARS-ów oraz artylerii dalekiego zasięgu ukraińskiej. W związku z powyższym widać, że sytuacja nie jest taka dobra. Rosjanie oczywiście są barbarzyńcami, to trzeba powiedzieć, natomiast nie są idiotami. Oni wiedzą, że w starciu z ukraińską armią, która jest armią
powiedzmy sobie szczerze, zupełnie nowego typu, a przede wszystkim piekielnie zmotywowaną i dobrze wyszkoloną, że w starciu z tą armią nie mamy żadnych szans. I dlatego zawsze znajdą się wariaci, którzy pójdą walczyć, ale większość tych ludzi nie chce ginąć. I dlatego tak powoli się posuwają naprzód, to po pierwsze. A po drugie, tak wielu żołnierzy odmaga wykonywania rozkazów i ta liczba jest coraz większa. Tym bardziej, że wiedzą, że w momencie, kiedy im się coś stanie, tak jak pan powiedział, kiedy na przykład zostaną ranni, nie mogą liczyć na żadną pomoc, a najczęściej tylko zostaną zamiecieni pod dywan, tak jak to się robi ze zwłokami żołnierzy rosyjskich, które podobno są palone i ukrywane po to, żeby nie raportować tych rzeczywistych strat, jakie ponosi rosyjska armia w Ukrainie. Także sytuacja niezadowolona dla Rosjan. No tak, i widać, że tych rekrutów łapią już dosłownie, gdzie tylko mogą. Korespondent, z którym łączyliśmy wczoraj, Mateusz Lachowski, opowiadał, że już od dłuższego czasu były sygnały, że chociażby w tej grupie Wagnera coraz częściej walczą bojownicy ISIS, coraz częściej słychać okrzyki Allah Akbar wśród wyzwolicieli Ukrainy w rosyjskich mundurach, ale też pojawiły się głosy, że Rosjanie zaczynają wypuszczać z więzień najgorszych przestępców, żeby w zamian za ułaskawienie służyli na froncie. No jest to jeszcze większa motywacja dla Ukrainy, żeby walczyć, dlatego że wiedzą oni doskonale, co będzie, kiedy ta banda tych bandytów wejdzie do ich miasta i kiedy oni napotkają ludność cywilną na tym miejscu. Ja myślę, że my tak naprawdę o tym, jak wojna ta wygląda, nie przekonali się o tym w Buczy, kiedy zostały wyzwolone te tereny koło Kijowa, bo tam Rosjanie byli stosunkowo krótko, ale my się o tym przekonamy w momencie, kiedy Rosjanie zaczną odzyskiwać tereny, które zagrobione zostały wcześniej, a przede wszystkim jak dojdą do Mariupola. Być może także w obwodzie donieckim, w obwodzie ugańskim, tych części, które były zajęte wcześniej. Tam dopiero obejrzymy cały ten ogrom tych morderstw, tych, no ja to nawet trudno mi określić te słowa, ale przede wszystkim złodziejstwa, które jest, dlatego że Rosjanie tam po prostu wszystko kradną. Oni tą ziemię traktują jako swoją zdobycz i po prostu wszystko stamtąd wywożą. I myślę, że jak Ukraińcy tam wejdą i pokażą to światu, dopiero wtedy my zrozumiemy, czym tak naprawdę jest Federacja Rosyjska, czym jest zagrożenie ze strony Rosjan i to jeszcze bardziej spowoduje, że będziemy mieli motywację do tego, żeby budować ten wspólny system obronny, o czym świadczą chociażby to, że Szwecja i Finlandia, czyli kraje, które zawsze deklarowały neutralność, nagle postanowiły wejść do NATO i do tego NATO weszły. To jest klęska Putina. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, która w tej chwili boli Putina i która jest potwarzem, znaczy która jest policzkiem dla Putina, to jest to, że Szwecja i Finlandia weszły do NATO. Tego się już odwrócić nie da. Wszystko można odwrócić. Można zmniejszyć liczbę żołnierzy w krajach wschodniej flanki NATO. Można. Można na przykład spowodować, że Ukraina pozostanie neutralna. Można. Ale nigdy, nigdy Szwecja i Finlandia nie pozbędzie się już takiego zaplecza, jakim jest wstąpienie do NATO. I o tym Putin na pewno pamięta. No tak, i powoli Bałtyk staje się, no już niemal w całości będzie przez NATO kontrolowany. Więc rzeczywiście NATO się bardzo silnie wzmocniło. No tak jak pan powiedział, ukraińska armia okazała się być armią dużo nowocześniejszą niż rosyjska. Dlatego, ale to nie jest tak, że się po prostu Rosjanie niezdolni do tego, żeby wygrać z ukraińską armią, wyżywają na ludności cywilnej. Chociaż pewnie wśród jednostkowych żołnierzy zdarza się i po prostu taka wyjątkowo podła motywacja. Ale też przecież wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że to jest, no pan zresztą też o tym mówił, to jest świadoma taktyka, żeby wymęczyć ukraińskie społeczeństwo, żeby zrujnować ukraiński hard ducha, żeby zrujnować też ukraińską gospodarkę i nawet jak nie uda się militarnie wygrać tego konfliktu, to Ukraina wyjdzie tak zrujnowana, tak zniszczona i tak osłabiona gospodarczo, że będzie niezdolna do tego, żeby się odbudować, nie mówiąc już o tym, żeby wejść do Unii Europejskiej czy wstąpić do NATO. No panie dyrektorze, trochę my w tym pomagamy, znaczy dziennikarze trochę w tym pomagają. No ja nie mówię tutaj o sobie, bo ja zawsze twierdziłem, że trzeba do końca wykończyć tych Rosjan, wywalić ich z Ukrainy. Także tutaj nie ma wyjścia i nie ma co w ogóle negocjować jakikolwiek. Takie było moje zdanie, bo ja wiem, że ta wojna się nigdy nie skończy, jeżeli tam jakikolwiek rosyjski żołnierz będzie na Ukrainie. Ale z drugiej strony w prasie, w mediach cały czas pokazywane są obrazy tego społeczeństwa ukraińskiego, które rzeczywiście jest zmęczone. I to jest racja, ale my możemy ich pocieszać. Pokazujmy też także to, że kraje zachodnie są zdecydowane, aby pomóc Ukrainie w momencie, kiedy ta wojna się skończy. To po pierwsze, czego przykładem jest Polska? To, co polskie społeczeństwo zrobiło dla Ukraińców, jest przykładem tego, jak być może będzie w przyszłości wyglądała pomoc dla tej Ukrainy po wojnie. To jest pierwsza rzecz. A o drugiej rzeczy, o której warto też pamiętać, to jest także to, że ta Ukraina, która jest w tej chwili bombardowana i która jest zniszczona, ta Ukraina przedstawi też rachunek Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska, wbrew temu, że jest w ogromnym kryzysie gospodarczym, ma z czego płacić Ukrainie.
może płacić na przykład ropą i gazem za darmo, może płacić złotem, które w tej chwili jest, nie można sprzedawać z Federacji Rosyjskiej. W związku z powyższym to nie jest tak, że to Zachód będzie płacił za to, co zostało zrobione na Ukrainie, ale rachunek powinien zostać postawiony Federacji Rosyjskiej i tego się powinniśmy trzymać. Ja myślę, że największym błędem Zachodu będzie to, że dopuści się do następnych takich ugód, jakie były w Mińsku. Nie wolno tego zrobić. Ukraina musi brać udział przy stole rokowań. To po pierwsze. A po drugie musi mieć pełną świadomość, że będzie miała pomoc ze strony Zachodu w odbudowywaniu tego kraju na początku, a także w egzekwowaniu tych wszystkich odszkodowań, które Ukraina powinna otrzymać od Federacji Rosyjskiej, bo myślę, że tutaj powinien być sygnał dla całego świata, że kraj, który rozpocznie wojnę, za tą wojnę prędzej czy później zapłaci. I oby tak właśnie było. Zanim nie przejdziemy jeszcze do tego, na ile Zachód ma szansę wywiązać się z tego, nie rozwiniemy tego, co pan powiedział, to ja bym chciał tylko jedną wrzutkę tutaj zrobić, a nawet ściślej mówiąc zrzutkę, bo postanowiłem najczęściej, jak tylko się da, i to jest dobra okazja, wspominać o tym, że trwa zrzutka na drona dla ukraińskiej armii. Zaraz państwu podeślemy znowu link tutaj w czacie. Mamy też znowu dobrego eksperta, który państwu wytłumaczy, dlaczego warto się zrzucić na tego Bajraktara i co taki Bajraktar może w ukraińskiej armii, jak bardzo może ukraińskiej armii taki jeden Bajraktar pomóc. Panie redaktorze, ja zawsze powtarzałem, że Bajraktary mogą wygrać wojnę w Ukrainie. Znaczy, oczywiście powiedziałem to tak ogólnie, ale tu chodzi o to, że najważniejszą rzeczą, która w tej chwili jest w czasie tej wojny, to trzeba chronić Ukraińców, chronić ukraińskich żołnierzy. To się już dzieje, chociażby przez to, że Polska i kraje zachodnie dostarczyły amunicję dalekiego zasięgu, dostarczyły systemy uzbrojenia dalekiego zasięgu artyleryjskie oraz rakietowe, czyli to, co pozwala razić rosyjskie wojska spoza możliwości kontrarażenia. To jest bardzo ważna rzecz i zresztą widać, jakie są sukcesy w tej chwili, jeżeli chodzi o niszczenie systemów tych systemu zaopatrzeniowego, czyli tych magazynów amunicji, magazynów paliw. Ale jest jeszcze drugi sposób na zwalczanie rosyjskich żołnierzy na odległość, to są właśnie drony. Czyli drony, które przenoszą uzbrojenie takie jak Bajraktary, ale także drony kamikaze, czyli takie drony, które po wykryciu celu same uderzają w ten cel i go niszczą. My Polacy też mamy w tym swój udział, dlatego że przekazaliśmy Ukrainie dosyć dużą ilość, ja nie powiem jaką, bo nie wiem i bardzo dobrze, że nie wiem, dosyć dużą ilość tak zwanych warmate'ów, czyli amunicji krążącej, która jest produkowana w Polsce, która jest świetna i która pozwala wysyłać na kilka kilometrów do przodu taki pojazd, taki bezzałogowy pojazd, po to, żeby wykryć cel i żeby go zniszczyć. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili Ukraińcy, bo w tej chwili Rosjanie cały czas patrzą w niebo i się po prostu boją. A Bajraktary to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, dlatego że to są drony, czyli takie bezzałogowe statki powietrzne, które nie muszą wlatywać na terytorium przeciwnika, ale mogą obserwować to terytorium na przykład z odległości 30 kilometrów, bo tak mają dobre kamery, mogą wykrywać, dajmy na to, pojedyncze czołgi, podlatywać jednak do granicy z tymi czołgami na około 9 kilometrów i zrzucać pociski, które tak widać zresztą są na ekranie. To są pociski, które mają zasięg, naprowadzane są laserowo, które mają zasięg około 9 kilometrów i tymi pociskami na odległość niszcząc czołgi, nie narażając życia ukraińskich żołnierzy. To jest bardzo ważne. Enlawsy i Javeliny, czyli te rakiety przeciwpancerne, są bardzo ważne, ale one wymagają ogromnej odwagi od żołnierzy, bo oni muszą podejść na odległość 2-3 kilometrów w przypadku Javelinów, a na odległość kilometra w przypadku Enlawsów do przeciwnika. Tutaj działanie jest na odległość. Ukraiński żołnierz obsługujący Bajraktary siedzi i pije kawę, jednocześnie mogąc prowadzić operację. To jest ogromny wpływ psychologiczny na rosyjską armię. Oni naprawdę boją się powietrza. Dodatkowo jeszcze jest jedna rzecz, o której bardzo mało ludzi mówi. To jest to, że Rosjanie mają bardzo słabe możliwości działania w nocy, ponieważ mają słabe urządzenia noktowizyjne. Ukraina ma te urządzenia noktowizyjne, które przekazał jej Zachód. I powiedzmy sobie szczerze, w nocy to Ukraina ma przewagę nad Federacją Rosyjską i Bajraktary w tym pomagają, bo one też mogą działać w nocy. W związku z powyższym zrzucajmy się na Bajraktary, bo one powodują, że będzie mniej rosyjskich czołgów, które być może w przyszłości będą mogły wejść na przykład do Polski, na Łotwy, do Łotwy, Litwy i Estonii. Także zrzucajmy się, bo te pieniądze są naprawdę potrzebne. Dokładnie tak, dlatego państwo macie tutaj w czacie, będzie też przypięty w tym filmie, kiedy będzie już do obejrzenia po naszej transmisji na żywo link do tej zrzutki. Już prawie 7 milionów 400 tysięcy złotych udało się zebrać. Ja tylko przypomnę, że akcja jest tak prowadzona, że nawet gdyby się jakimś cudem nie udało nam uzbierać tych, mówię nam, bo wszyscy chcemy uczestniczyć w tej zbiórce, dlatego ja też o niej mówię codziennie w programie w tym tygodniu. Gdyby nam się jakimś cudem nie udało zebrać tych wymaganych 22 milionów
milionów złotych na kompletnego Bayraktara, to i tak każda złotówka z tej akcji zostanie przekazana ukraińskiej armii i na pewno zostanie wydana dobrze, bo wiemy już od wielu lat, że Ukraińcy w przeciwieństwie do Rosjan bardzo dobrze wydają swoje fundusze na zbrojenia. Panie redaktorze, jeszcze powiem jedną rzecz. Ja jestem przekonany, że każdą sumę, jaką zbierzemy, oczywiście warto byłoby zabrać całą sumę, ale każda suma spowoduje, że Turcy przekażą tego Bayraktara za darmo Ukrainie. I to jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy podkreślać, pokazując też te dobre strony sytuacji, jaka jest w Ukrainie. To jest Turcja, czyli kraj, który miał być podobno tą słabą, takim słabym podbrzuszem natowskim, czyli kraj, który miał przeszkadzać w działaniu antyputinowskim w obronie Ukrainy ze strony NATO. A okazało się, że Turcy bardzo, może niechętnie, ale że Turcy pomagają tej Ukrainie. No jeżeli Ukraina miała kilkanaście Bayraktarów na początku wojny, a przecież ona traciła te, bo te statki powietrzne są zestrzeliwane, to nie jest tak, że one są całkowicie bezkarne. Ale jeżeli te Bayraktary nadal działają, to znaczy, że Turcja cały czas te Bayraktary przesyła, to po pierwsze. Po drugie, przesyła amunicję, która dla tych Bayraktarów jest potrzebna. W związku z powyższym widać, że Turcja pomaga też Ukrainie i to świadczy o konsolidacji natowskiej. I to jest też sygnał, który został wysłany do Putina. My o tym nie zapominajmy. Putin jest w bardzo trudnej sytuacji, bo uważał, że kraje europejskie są rozbite, zarówno w Unii Europejskiej, o czym świadczyło na przykład chociażby podejście polskich i niektórych polityków, którzy pluli na przykład na flagę NATO, na flagę Unii Europejskiej i uważali, że Unia Europejska jest niepotrzebna. Nagle się okazało, że ta Unia Europejska jest skonsolidowana, że NATO jest skonsolidowane, a Turcja, która miała być tym słabym krajem, kupując na przykład uzbrojenie rosyjskie, nagle pomaga i działa tak samo jak każdy inny kraj natowski. W związku z powyższym jest dobrze. W tym przypadku Bayraktary przysłużą się niewątpliwie Ukrainie, a co najważniejsze, każda złotówka wydana na Bayraktara to jest ochrona ukraińskich żołnierzy, którzy nie muszą iść na styk wojska z wojskami rosyjskimi, a mogą działać na dużą odległość. I Bayraktary w tym bardzo pomagają. No i tak w zasadzie jest to motyw, który przewija się przez całą naszą rozmowę i też dzięki temu Ukraińcy mogą zbierać siły. No bo ja usiadłem do tej rozmowy przekonany, że będziemy musieli się pochylać nad tym, jak to za chwilę Rosjanie dokonają kontrataku, jak to za chwilę Rosjanie zajmą Donbas i jak za chwilę sytuacja na wschodzie Ukrainy stanie się po prostu tragiczna. A jak państwo widzą, ekspert wytłumaczył mi i mam nadzieję, że państwu również, że nie jest wcale aż tak tragicznie, jak się obawialiśmy, szczególnie po tym, powtórzę, emocjonującym bardzo wczorajszym łączeniu z Kramatorskiem. Jest szansa, to, jeżeli można, oczywiście. Jeżeli można, ja bym tutaj, bo my tutaj mówimy o tych dobrych rzeczach, można podać przykład, to najlepszy przykład to jest to, na co wskazują większość specjalistów, między innymi generał Ostrzyca, który dla mnie zawsze był idolem, jeżeli chodzi o sprawy takie wojska na lądzie, to jest obwód chersoński. Ja zawsze powtarzałem, że prawdopodobnie tam dojdzie do pierwszej klęski rosyjskiej. Jest to bardzo łatwe, ponieważ to, co działa na zachód od Dniepru, czyli na... To jest coś, co jest odcięte. Tak naprawdę o tym, że te wojska rosyjskie, które tam działają, które szły w kierunku Odessy, te wojska są one używają tylko sprzętu i amunicji oraz paliwa, które jest dostarczane przez Dniepr. Jeżeli Ukraińcy zdecydują się całkowicie przerwać linię dostaw, to ci żołnierze zostaną odcięci od zaopatrzenia i w związku z powyższym przestaną walczyć. Prawdopodobnie będzie taka sytuacja, może dojść do takiej sytuacji, że wszyscy ci żołnierze, którzy są na zachód od rzeki Dniepr, będą w kotle. I to jest pierwszy moment, kiedy dojdzie do klęski rosyjskiej i to naprawdę na dużą skalę. W związku z powyższym to nie jest tak, że działać nie można. Takim przełomem w działaniu armii ukraińskiej było dostarczenie Ukraińcom armat kalibru 155 mm o zasięgu 40 km. I tutaj chylę głowę przed Polakami, którzy jako Polacy, którzy te armaty przekazali, między innymi. I także to, że przekazano HIMARSy, czyli systemy rakietowe pozwalające działać nawet na odległość ponad 70 km. I to są systemy precyzyjne, które uderzają z dokładnością do kilku metrów. W związku z powyższym w tej chwili jest możliwość całkowitego odcinania Rosjan od dostaw w danym rejonie. Oczywiście tych systemów nie ma zbyt dużo, ale tak miejscowo można tak zrobić, że rosyjskie wojska będą odcinane, a miejsce koło Chersonia będzie prawdopodobnie pierwszym takim miejscem i o tym się już prawdopodobnie niedługo przekonamy. I oby wydarzyło się to jak najszybciej, a ja jeszcze po raz już N10 podczas dzisiejszego programu jeszcze raz przypomnę. Dołóżmy się do tego, pomóżmy w tym. Jest ta zrzutka, jeszcze przypomnę, nawet jeżeli kogoś z Państwa nie stać na to, żeby wspomóc zrzutkę na drona, warto też
przesyłać dalej tego linka, udostępniać go na swoich mediach społecznościowych, przesyłać znajomym, przyjaciom, rozdysponować go jak tylko się da i na wszelkie możliwe sposoby, bo im szerzej on pójdzie, im więcej ludzi się o tym dowie, tym więcej ludzi kliknie, tym szybciej te pieniądze zbierzemy. Zresztą tak jak pan komandor mówił, prawdopodobnie Turcy przekażą tego drona tak czy inaczej. Tak, a za te pieniądze po prostu przekażą większą ilość amunicji, bo ta amunicja też jest potrzebna. Dlatego, że najważniejszą bolączką w tej całej wojnie to jest to, że ja myślę, że to jest też sygnał dla NATO, że tak naprawdę problemem nie są czołgi rosyjskie, nie są samoloty rosyjskie, ale ich ilość. Tego jest taki ogrom, że żeby to zniszczyć, to nie wystarczy te kilkanaście tysięcy granatników, które kupił wczoraj, o których powiedział wczoraj minister Błaszczak, że je kupił, bo one są bardzo potrzebne, ale tak naprawdę trzeba tego uzbrojenia o wiele więcej i to powinien robić polski przemysł. My naprawdę potrzebujemy ogromną ilość amunicji, ponieważ tylko tą amunicją będzie można wybić tych ludzi, którzy będą, znaczy nie tych ludzi, ale te ogromne ilości wojsk ze strony rosyjskiej, które będą szły tutaj na przykład nawet na teren Polski, potencjalnie. Tak było na Ukrainie i Ukraińcy pokazali, że tych czołgów zniszczyli już ponad 1000, a te czołgi dalej jadą. W związku z powyższym widać, że tu nie chodzi o jakieś takie, jak to mówią na Zachodzie, sofistykę, czyli takie wyrafinowane uzbrojenie, ale proste uzbrojenie, które będzie działało na odległość po to, żeby chronić życie ukraińskich żołnierzy. No tak, i tak jak pan powiedział, to przestał być już taki kosmiczny scenariusz, bo jeszcze rok temu, jakby ktoś mi powiedział, że musimy wydać więcej na zbrojenia, bo ruskie wejdą do Polski, to bym się puknął w głowę i po co, i bez sensu, i nie warto. A dzisiaj się podpisuję pod takim stwierdzeniem z całą stanowczością, bo jeżeli Ukraina nie odeprze tego bandyckiego najazdu, jeżeli Ukraina nie wygoni tych bandytów i zbrodniarzy ze swojego terytorium, to oni mogą najzwyczajniej w świecie przyjść. Tutaj też ma znowu, jeszcze raz odwołam się do tego, co Mateusz Czajn nadawał z Kramatorska, opowiadał, że tam też odbierają rosyjską telewizję. Coraz częściej widać w rosyjskiej telewizji generałów, którzy nad mapami pokazują przesmyk suwalski. Panie doktorze, ja bym się tego w ogóle nie obawiał. Znaczy, przesmyk suwalski to jest w ogóle jakaś paranoja, jakiś science fiction, o którym Rosjanie mogą sobie tylko marzyć, dlatego że starcie z NATO to jest po prostu w ogóle nieprawdopodobne i Rosjanie na tym przegrają. Rosjanie przegrają takie starcie. Oni mogą uderzyć na Gruzję, bo to jest łatwe. Mogą spróbować uderzyć na Mołdawię, chociaż to już jest trudniejsze. Natomiast już na Ukrainie sobie nie radzą, a co dopiero z NATO. Ja bym tylko chciał jedną rzecz podkreślić i to zawsze powtarzam, bo z tym wydawaniem pieniędzy na wojsko, no to jest troszeczkę tak, że trzeba na to uważać. Owszem, my możemy wydawać pieniądze na armię, bo musimy, bo polska armia musi być coraz silniejsza i to jest prawda, ale trzeba to wydawać z głową. Ja to zawsze powtarzam. A co najważniejsze i to bym podkreślił i zawsze w każdym wywiadzie to powtarzam. Trzeba wydawać to w taki sposób, aby to uzbrojenie było robione przez polski przemysł, bo tylko w ten sposób zapewnimy odpowiednią ilość uzbrojenia, a co więcej te pieniądze wydane na to uzbrojenie będą pozostawały w polskim budżecie, no bo one będą w polskim przemyśle. W związku z powyższym bardzo dobrze stało się w Narwi, czyli w tym systemie, który będzie budowany przez polski przemysł z pomocą brytyjską. Bardzo źle stało się w Patriocie, który jest budowany przez armię amerykańską i z bardzo małym na razie udziałem polskiego przemysłu. Na szczęście Norton Grumman jest otwarty na współpracę, w związku z powyższym to jest koncern, który rzeczywiście pomaga, ale powiem szczerze, trzeba na to uważać, dlatego wydajmy pieniądze na wojsko, bo to jest potrzebne, ale z głową, z udziałem polskiego przemysłu. No tak, i bierzmy jak najwięcej lekcji i przykładów z naszych ukraińskich przyjaciół. Dokładnie tak, dlatego że Ukraina nam też bardzo pomaga. Proszę pamiętać o tym, że na przykład system artyleryjski 155 mm, czyli ta amunicja precyzyjna, która jest robiona chyba między innymi przez firmę Telesystem Mesko, to jest amunicja, która jest bardzo dokładna, ale ona była robiona też z udziałem ukraińskiego przemysłu, bo oni mają bardzo dobry przemysł zbrojeniowy. We współpracy z tym przemysłem my możemy osiągnąć bardzo wiele rzeczy sami i możemy to pokazać, tak jak pokazywany jest na przykład system Piorun, czyli ten system przenośny rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, te, które są strzelane z ramienia żołnierza. To, co przekazaliśmy zresztą na Ukrainie. We współpracy z różnymi firmami, w tym między innymi z ukraińskimi, udało się Polakom samodzielnie stworzyć system rakietowy, który w tej chwili jest najlepszy na świecie w swojej klasie. My tutaj rzadko o tym mówimy, ale ja to cały czas podkreślam. To jest ogromny przebój. Okazało się, że te systemy potrafią zwalczać najnowsze rosyjskie śmigłowce i to lecące nawet na wysokości 1 metra. W związku z powyższym chwalmy swoje,
ładujmy pieniądze w polski przemysł zbrojeniowy po to, żeby tego, tej amunicji i tego, tych systemów uzbrojenia, które potrzebne są do obrony naszego państwa, było jak najwięcej, ale żeby te pieniądze nie wychodziły za granicę, tylko żeby zostawały w naszym kraju. Przy takim kryzysie gospodarczym jest to bardzo ważna idea i trzeba się tego trzymać. Aż trudno mi zareagować inaczej niż amen. Racja, dokładnie, bardzo się cieszę, że pan to powiedział. W ogóle dziękuję bardzo, że to, cieszę się, że to właśnie na rozmowie z panem możemy zakończyć ten burzliwy kolejny tydzień, bo też często państwo mi zarzucali w komentarzach, a że straszysz wojną, że straszycie tą wojną, że przyjdą ci Ruscy, że zniszczą, że zajmą przemysł suwalski. Dlatego widzicie państwo, nie straszymy, racjonalnie pokazujemy, że sytuacja nie jest aż tak poważna, jak czasem mogłoby się nam wydawać. Ale oczywiście, od czego też zaczęliśmy, co pan komandor powiedział na wstępie, dalej pamiętajmy, że oczywiście przewaga militarna przewagą militarną, ale cały czas bez względu na to, kto wygrywa, kto przegrywa, jak się linia frontu przesuwa, cierpi na tym, straszliwie cierpi na tym społeczeństwo ukraińskie i pamiętajmy o tym, miejmy to na uwadze, jak mówimy o zrzutce na drona, pamiętajmy też, że cały czas trwa zbieranie wszystkich możliwych darów, wszystkich możliwych przedmiotów, jakie tylko mogą być Ukraińcom potrzebne i tam na... Ja przepraszam, i najważniejszy apel, nie znudźmy się tą wojną. To szczególnie akcent do polityków. Pamiętajmy, wojna się skończy wtedy, kiedy ostatni ruski żołnierz zostanie wyrzucony z Ukrainy. Inaczej ta wojna zostanie zamrożona. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. To będzie idealne podsumowanie dla naszej rozmowy. Panie komandorze, bardzo dziękujemy za wizytę w raporcie Złotorowicza. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Tak, wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego dla państwa. Myślę, że zostawiam was w ten piątek w nieco spokojniejszych nastrojach. Będziecie mogli mieć może nieco spokojniejszy weekend dzięki temu, co usłyszeliśmy. Nie jest tak źle, nie jest tak strasznie. Walczymy, ale jeszcze raz powtórzę. Wszyscy możemy walczyć, wszyscy możemy pomóc. Zrzućmy się na tego drona. Dokopmy Ruskim, pomóżmy Ukraińcom. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że byliście z nami tak licznie w to piątkowe przedpołudnie. Do zobaczenia w poniedziałek w kolejnym raporcie. Spokojnego weekendu.